Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, tradycyjnie na samym początku pragnę podziękować państwu, że byliście ze mną wczoraj na streamie, który odbył się na kanale Marek Kotoński Live. Dziękuję państwu serdecznie, było bardzo miło i bardzo sympatycznie. A dzisiaj chciałbym nagrać, ale zanim nagram, zapraszam państwa na kanał Marek Gra w gry. Czy Marek gra w grę? Już nie pamiętam, jak to było. Gdzie, jak sama nazwa wskazuje, gram w gry. Widać mnie, słychać i często te gameplaye, gameplaye, są przedłużeniem audycji, czyli sobie tam o różnych rzeczach gadam pod nosem, jeśli ktoś z Państwa jest tym zainteresowany. Jednocześnie chcę popatrzeć na tym, jak zawsze wygrywam moralnie, bo jeśli chodzi o zwykłe bitwy, no to przeważnie przegrywam, ale zawsze czuję się moralnym zwycięzcą, więc zapraszam Państwa na na właśnie na to, żeby zobaczyć te moje moralne zwycięstwa. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o sprawie, która jest dość często poruszana. Jest to bardzo bardzo sprawa można by powiedzieć niesmaczna, dwuznaczna, nawet wieloznaczna bardzo trudna do rozwikłania i mimo, że się tym zajmuję od lat niejako zawodowo, chociaż nie ma chyba zawodu człowieka, który zajmuje się sprawami damsko-męskimi w szerokim aspekcie, są seksuolodzy, są psycholodzy itd., ale w tak aspekcie szerokim jak ja to chyba nie ma. Hmm. Ale chcę Państwu powiedzieć, że to jest sprawa bardzo trudna i nawet taka osoba, która siedzi w tym od lat jak ja, ma problem, problem przepraszam, z wyartykułowaniem jakiejś sensownej odpowiedzi. Ale zacznijmy od początku. Często mężczyźni opowiadają o takiej sytuacji, że marząc o jakiejś relacji, związku z dziewczyną, wyobrażają sobie jak to jest równo, tak? Bo teraz dziewczyny chcą, żeby była równość, żeby było wszystko porówno, znaczy kiedy jest im na rękę, to żeby było porówno, ale kiedy chciałyby czegoś więcej, no to wtedy chcą powrotu. Do, takich, do tak zwanego mizoginizmu, do takiego no do tych czasów, krótko mówiąc, kiedy mężczyzna dbał o kobietę, kupował jej wszystko, czyli kiedy kobieta coś chce mieć, no to wtedy misiu, ja jestem kobietą, e, traktuj mnie jak kobietę, czyli w domyśle kup mi coś, załatw mi coś, a kiedy na przykład kobieta chce podejmować decyzję, to mężczyzna mówi, ja kupuję, ja o wszystko dbam, więc ja podejmuję decyzję, a ona mówi, nie, teraz mamy feminizm, teraz mamy równość, ja też chcę podejmować decyzję. Czyli kobiety bardzo sprytnie chcą teraz korzystać z dobrodziejstw feminizmu. Czy to są dobrodziejstwa, to niech zaświadczą setki tysięcy rozpłakanych dzieci z porozpieprzanych związków. Statystyki mówią o tym, że to kobiety w większości doprowadzają do rozwodu. Moim zdaniem, feminizm jest źródłem wielu tragedii rodzinnych, tworzy wiele nieszczęścia w życiu wielu ludzi. Ale to jest moje zdanie, mam do niego prawo, chociaż coraz częściej się jednak przekonuję, że mam coraz mniejsze prawo do wygłaszania pewnych opinii. Pewne rzeczy można mówić, pewne rzeczy nie można mówić. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że no tak kobietki sobie sprytnie to robią, że kiedy coś jest na rękę, no to wtedy korzystają, tak? I, i bardzo dobrze byłoby, powiem Państwu, tylko że nikt tego nie wprowadzi, że kiedy poznajemy dziewczynę, nawet podpisać taki dokument, bo teraz się podpisuje dokumenty w Szwecji, że zgoda na stosunek seksualny. Nagrywają już są specjalne aplikacje, ale to zostanie obalone wcześniej czy później, bo kobieta powie, że jak nawet do kamery powiedziała, że wyraża zgodę na stosunek seksualny, to powie, że była zmuszona albo pijana i tego nie widać na kamerze, bo ona ma taką twarz, że nie widać jak jest pijana i też będą wsadzać mężczyzn do więzienia. Ostatnio poszedł do więzienia gościu. Kobieta wyraziła zgodę, zdjęła majtki, a coś tam się nie zgadzało, poszedł siedzieć do więzienia. No ale jak muzułmanin coś zrobi złego, no to, to nie, no bo, no bo nie, tak. Ale jak chłopak, wszystko ok, dziewczyna się zgodziła do więzienia, to jest kraj przerażający, ale nie wolno mówić o tym zbyt często, z wiadomych względów. Dla wielu osób lewoskrętnych Szwecja jest krajem wiecznej szczęśliwości. Zapraszam do Malmo. Może przeżyjecie pierwszy tydzień, bez szpitala może się uda. A może opiszecie, jaki tam jest raj. E, tak więc wracając do tematu, powinna być taka umowa. Czy kobieta chce na zasadach feministycznych, czyli równości, czyli oznacza to, że jak na przykład, bo teraz jest takie prawo, że jak kobieta na przykład się z tobą rozwodzi, tak jak, no wiadomo, no nie chcę mówić o jakichś przypadkach, żeby nie dostać pozwu, nie masz dzieci z kobietą, ale no wziąłeś ją z bidy, dałeś jej dobry, dobre życie i no niestety się jej znudziło, były wrzaski, wyżywała się na tobie, wyśmiewała ciebie, poniżała ciebie, no chcesz się rozstać, to musisz jej płacić, bo ona, to jest ten spadek, to się jakoś prawie dokładnie nazywa, krótko mówi, mówiąc, musisz jej płacić pieniądze, bo się, o, obniżenie standardu życia, no to szanowni państwo, no to kobiety mówią, że są mądrzejsze, chcą równości, i musisz płacić kobiecie po związku z nią, tak? No to jest, to jest po prostu tak chore, to jest po prostu chore. Tak więc, gdyby był feminizm, to wtedy nie ma takiej opcji. Wszystko porówno. przy rozwodzie dziecko z automatu, opieka naprzemienna. Porówno się każdy składa na dziecko i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka równość. Każdy płaci po połowie, każdy się składa na wszystko. Nie ma czegoś takiego, że mąż zarabia więcej, to mąż daje więcej pieniędzy kobiecie. Nie, wszystko porówno. No, chciałyście feminizmu, to macie. Okej, okay, kobieta rodzi dziecko, opiekuje się dzieckiem, okej, okay, trzeba to załatwić, żeby kobieta miała jakoś za to płacone, no bo jak nie pracuje, okej. Okay. Natomiast też jest na zasadach dżentelmeńskich, XIX-wiecznych, czy tak naprawdę wczesnowiecznych, kobieta jest całkowicie pod opieką mężczyzny. Mężczyzna ma obowiązek ją utrzymać, dawać jakieś pieniądze na jakieś tam normalne rzeczy, ale nie na torebkę codziennie, tak? Jest wiele kobiet, które się po prostu zadłużają na torebki, na buty, a nadal jak były brzydkie i grube, tak nadal są, bo te kobiety nie rozumieją, że jeśli mają 40 kilo nadwagi i kupią ładne szpileczki, to to nic nie da. Kobieta musi mieć ładną cerę, musi być szczupła i kosmetyki mogą czasami załatwić resztę. I te pompujące się. Nie, Staniki, puszapy, tak to się nazywa. No ale jak kobieta nie dba o siebie, źle się odżywia, ma brzydką cerę, tak? Bo jakie śmieciowe żarcie, no to po prostu te toksyny wywala. No to niestety tak to jest, tak? To to szpilki i torebki kupowane masowo nic nie zmienią. Tak więc. Hmm. Powinno się podpisywać taki dokument. Czy chcesz być kobietą na takich zasadach feministycznych, wtedy jest wszystko porówno. Albo na takich zasadach, że chłopci funduje życie, siedzisz w domu, opiekujesz się domem. Okej, okay, nawet dostajesz jakąś pensję, nie ma problemu. Po prostu musi być równo. A kobiety teraz są. Chcą... Kiedy jest im na rękę, no to feminista. kiedy jest im na rękę, misiu, ty się o mnie zatrosz, bo jesteś mężczyzną. A potem jest, miś, ja nie jestem słabą kobietką, tylko teraz podejmujemy równe decyzje. E, więc no, kiedy to jest na rękę, no to wiadomo, to jest takie cwaniactwo. Mi się to bardzo nie podoba, bo no, coraz więcej mądrych mężczyzn y, przestanie się rozmnażać, bo inteligentny mężczyzna, wiedząc o tym, że będzie w takim małżeństwie, będzie miał takie akcje. W trakcie rozwodu straci raczej na pewno dziecko w każdym przypadku yy, będzie musiał płacić nawet kobiecie, jak nie ma dziecka. No, no ci mężczyźni, mniej lotni, którzy nie znają tych praw, no to wchodzą w takie umowy prawne. Ci, którzy już wiedzą, no to będzie malała liczba ślubów, tak jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no bo no, rośnie wiedza wśród mężczyzn, mimo że system tego nie chce, to takie inicjatywy, jak bracia samce, jak Radio samiec no coraz więcej mężczyzn o tym wie. Nawet jak mężczyzna nas nienawidzi, leży nas i tak dalej, wyśmiewa wyszyć, za to gdzieś tam mu w głowie zostało, tak jak bardzo to jest niebezpieczne. No ale dobra, mniejsza z tym. Mamy sytuację, kiedy mężczyzna sobie tak roi w głowie, że to będzie tak porówno, że on nie będzie wydawał na kobietę pieniędzy, bo to wiadomo, często jest tak, że jak dajesz na kobietę pieniądze, to. Ona tylko patrzy na te pieniądze, później już nie ma seksu, nic. Musisz płacić za wszystko, tylko dużo drożej niż prostytutce za seks, a usługi masz dużo gorszej jakości. Ona jeszcze płacze, ona wyje, tak, że ty jesteś zwierzęciem, że ona musi się zmuszać, tak. Idziesz do prostytutki za 150 zł, masz usługę z uśmiechem na ustach, a u swojej kobiety musisz jej kupić torebkę, gdzieś tam ją podwozić, Koszt na przykład 700-800 zł, całości a potem masz szybki seks z nieumytą kobietą, ta, która narzeka, że ty ją wykorzystujesz i ona jeszcze czegoś by za to chciała. Zawsze płacisz za seks w małżeństwie, czy w narzeczeństwie, czy jak masz dziewczynę. Na początku może jest gratis, tak jak u dealerów jest. U dealera na początku, seks, znaczy nie seks, tylko no, czasami może i seks, ale narkotyki są za darmo, po to, żebyś się uzależnił, żebyś do danego dealera chodził po dragi i tak samo jest zawsze w związku, ale tak samo też działają psychopaci męscy wobec kobiet, tak? Na początku jest super, po prostu no, coś niesamowitego, a potem ten chłop, kobieta jest brzydka, tak nie mogła liczyć na przystojniaka, ma przystojniaka, chce go utrzymać za wszelką cenę. No i on mówi, tu podpisz rybko, papier kredytowy, tu daj kredyt, tu daj pieniążki. No i po pewnym czasie taka kobieta zostaje zbankrutowana. Ale na tego nie robiła, żeby mu pomóc, tylko bała się, że on odejdzie, albo tacy psychopaci kłamią, że on pójdzie do więzienia, jak nie spłaci długów, albo mu tam nogi przestrzelą, więc ona płaci, bo no chce mieć misia, tak, koleżanki zazdroszczą, no poczuła ten high life, poczuła, że jest kimś. Kobiety, pamiętajcie, zawsze rywalizują z zdobytym chłopem, a chłop rywalizuje tym, ile zdobył pieniędzy. Dlatego mężczyźni, którzy coś zdobywają, rywalizują dobrym samochodem, domem, e, e, poziomem statusu, wyznacznikiem statusu jest piękna kobieta. Tak więc dużo mężczyzn mówi, o dlaczego ten milioner ma taką głupią tępą lalę. On dokładnie wie, że to jest głupia tempa lala, tylko to chodzi o to, żeby się pokazać z jak najlepszą dżagą w towarzystwie, bo to jest po prostu wyznacznik statusu, tak jak samochód, dom, uciuchy, dobry zegarek. Wiadomo, że jak ktoś ma skodę Fabie w gazie albo Fiata pordzewiałego, no to w LPG, bo go nie stać na coś lepszego, no to wiadomo, że ten status jest po prostu bardzo niski. Takich osób i najczęściej takie osoby, na przykład jak zobaczą kogoś szanowanego, tak, na przykład pisarza, który napisał kilkanaście książek w 315-konnym Genezisie, i to jest nie tylko jego jeden samochód, no to wtedy mówią, że on okradł ludzi, tak? że to jest złodziej, mason, okultysta wzywał demony, tak, no to każdy sobie, że to pedofil jest taki, te dzieci mu, ukradł lizaki dzieciom i sprzedał te lizaki, potem z tych lizaków sobie kupił samochód za 150 tysięcy złotych, no bo co ma taki gościu w Skodzie Pordzewiałej, czy w Fiacie powiedzieć, tak, no mógłby powiedzieć prawdę, że jak ktoś jest obrotny i pisze dobre książki, to, to go stać po prostu na dobre rzeczy, a może też wtedy, ale wtedy musiałby przyznać, że on jest mniej obrotny, a jak takie osoby są i nie chcą tego przyznać, no to muszą powiedzieć, że ukradł, że jest męską prostytutką, kurwą, że on dostaje po prostu pieniądze za usługi seksualne, a jednocześnie mówią, że jest impotentem, więc no nie wiadomo, jak to zinterpretować, tak, bo to każda wypowiedź przeczy innej, ale przecież tu nie chodzi o prawdę, tylko o to, żeby nie poczuć się nieudacznikiem, tak, wyobrażając sobie tego gościa opluwanego, więc wszyscy udają, że nie widzą takich sprzeczności, tylko chodzi o to, żeby we własnym umyśle go... Opluć, żeby nie poczuć się nikim. Żeby nie poczuć się osobą w bardzo niskim statusie. Dlatego jak ktoś jest uczciwy i porządny i ma niski status, to błogosławi tego, który coś ma, który coś osiągnął i sam się stara o majątek. A takie mentalne chłopstwo to, żeby kogoś zaciukać, żeby kogoś opluć, ocharchać i swój czas zamiast poświęcić na zdobywanie majątku, to poświęca na gnojenie tego, komu się coś udało. Dlatego... Yy... Mentalne dno zawsze zostanie mentalnym dnem, a ludzie, którzy błogosławią, którzy nie zazdroszczą, walczą z własną zazdrością, zawiścią, no to tacy ludzie coś osiągają, mija ile lat i te wysiłki, tak, dużo czasu, którego nie marnowali na tratowanie jakiejś innej osoby w internecie, to ten czas w końcu zaczyna procentować. Rzeczywistość się ugina pod marzeniami takiej osoby, i nagle ta osoba coś osiąga. No ale wtedy przychodzą Janusze i mówią, że no ukradł, i to się historia, ukradł, masoni podpisał pak z diabłem i tak dalej. Także wracając do tematu kobiety, kobiecy status polega na tym, jakiego ona chłopa opolowała. Czyli jeśli dziewczyna by opolowała gościa ze Skodą Fabią albo ciężko chorego gościa z olbrzymią nadwagą, z cukrzycą, z chorym pęcherzem, to tak wymyślam, strzelam, z fiatem. No to wiadomo, że jej status jest niski, no bo takich gości to jest cała masa na pęczki, ale jakby upolowała bogatego gościa, pisarza znanego z samochodem za 150 tysięcy w gołej wersji, tam jeszcze załóżmy, że musiałby coś dopłacić do tego, no to wtedy wiadomo, że dziewczyny patrzą z zazdrością, zawiścią, a czasami nienawiścią, no bo upolowała kogoś, tak, no nie każda może takiego gościa mieć, umówmy się, taki gość nie jest dla każdej. I to jest właśnie status i wyznacznik siły kobiet, jakiego ona chłopa poluje. To jest jej status, a mężczyzny status to jest ten zegarek, samochód, tak, czy ktoś ma bardzo luksusowy zegarek, złoty, tak, dobry samochód, ponad 300 koni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W dobrych garniturach markowych, a nie w łachach porwanych. Także, szanowni państwo... Hmm... Mamy takiego gościa, który wie, że płacenie kobietom, no to przyzwyczaja kobietę do tego. On sobie wyobraża ten związek, że to będzie taka równość, tak, bo kobiety mówią, że chcą równości. No i nagle się okazuje, i właśnie dlatego forum Bracia Samcy jest dobry, bo wchodzi gościu w związek, gdzie kobieta na przykład idą do restauracji, no nagle pieniędzy nie ma. Albo, misiu, weź coś kup, albo torebka, mi jak ja bym ją chciała, jakbym miała tę torebkę. To by była taka szczęśliwa, miś! I kurwa, kupujesz. Ale jak nie kupujesz, bo jesteś twardy, to ona jest smutna, skwaszona, ty próbujesz ją rozbawić, mówić, a ty nie rozumiesz, że ta gra polega na czymś innym. Ona musi się w jakiś sposób ukarać, że ty. Ona nie może ci wprost powiedzieć, bo jest feministką, że miś, kup mi tę torebkę. Tylko ona musi jakoś tak, żeby nie wyszło, że leci na pieniądze, tak? Tak jak mamy taką feministkę, która ponad 100 razy sama się do tego przyznała, zakładała konto na forum, waży ze, nie wiem, ze 160 kilo. No i co, no, 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 no ale to energia z kosmosu, ok genetyka, bo przecież nie to, że ktoś obsesyjnie je. E, no ale ona z urynipedesem to by się dobrała, może nie wiem, jakoś byście się spotkali, co może jakoś zaaranżuje spotkanie razem ponad grubo 300 kg wagi byście sobie podjadali jakieś wiaderka z kurczaczkami, potem wiaderko popcornu i narzekali na energię kosmiczną, która sprawia, że ty tyjecie. Ciekawe, że zdaniem hejterów ja, ważący 88 kg postawny mężczyzna z szeroką klatką piersią, wysportowany jestem tłustym, ochydnym grubasem, tłuściochem, a 160-kilowy gościu, który nawet ma łeb pofałdowany, łysy, od tłuszczu, jest spoko fit modelem. Naprawdę, słuchajcie, nienawiść człowiekowi potrafi tak e, zaciągnąć bielmo na oczy, że to jest coś nieprawdopodobnego. A wróćmy do tematu. Wróćmy do tematu. Wyobraźcie sobie, że no, ten chłop nie kupuje jednak tej torebki, ona jest kwaszona, on ją próbuje rozbać, ona jest smutna, popakuje, tak, ona chodź mu, zwieszona głowa, smętnie idzie, tak nogami rusza, tak. Ja, ja to dostaję kurwicy, jak po prostu widzę, jak ktoś idzie tymi nogami szura. Po, po tym dla mnie to jest po prostu dno. Nie wiem, jak Państwo na to się zapatrują, dla mnie to jest masakra. No i, no i oczywiście seksu nie ma, przez 2-3 dni jest depresja, no i chłop dochodzi, tak? Potem znowu, znaczy, chłop dochodzi do. dochodzi w, po, przy ręce, w toalecie, Przy Renacie. Czekajcie, jak to było. Przy Renacie Ręczkowskiej? Grabowskiej? Jakoś tak było. No i potem znowu idą, ona angażuje, znowu pójść. O, misia, jaka torebka się ożywia? I ty już jesteś wytresowany i kupujesz torebkę. Nie ma bólu głowy, jest jakiś fajny seks. Tak właśnie jest programowany mężczyzna. I to działa, to działa od tysięcy lat w różnych formach ten sam mechanizm. No i mamy od czasu do czasu, przychodzą chłopaki na forum podpytać starych bywalców, weteranów wojen damsko-męskich, napoleońskich wojen damsko-męskich, o to, co tutaj zrobić. I powiem Państwu, że oczywiście przypadki są zawsze takie same, że był jakiś przypadek, on zapłacił, tak, ona potem poszła, jest płacenie za coś w restauracji, ona się szczerze uśmiecha do misia, bo się misi już raz zapłacił, więc przyjęło się, że płaci. No i goście wchodzą w spiralę jakichś tam finansów, tak, ona wcześniej mówiła, że tylko równość, że to mizoginia była, że ci bracia samcy to chuje, bo ona będzie płaciła za siebie, ona nie jest taka jak inne? Mija parę miesięcy i musisz już za nią systematycznie wszystko opłacasz. No i się wkurzasz, bo myślałeś, że będzie inaczej. Inwestujesz ciągle a to buta, a to torebka są naprawdę poważne pieniądze, czasem po potrafią być. No i wasza feministka was tak robi, że jak czegoś nie kupicie, to ona ma depresję, ale ona nigdy się nie przyzna, że to przez to, że nie kupiliście. Rozumiecie, wszystko jest bez słów załatwiane. Co zrobić? Ja Państwu powiem, miałem taką kiedyś fajną dziewczynę, przez jakiś czas byliśmy. Ja wtedy akurat pracowałem w, u jednego z operatorów komórkowych. Była to praca niezwykle ciężka, drakońsko ciężka. Zarobki to były 1200 zł. Ja akurat, akurat tam coś mi rodzice pożyczyli, jakąś kasę, tak, no, punkt honoru, wiem, żeby to spłacać. Samochód odpalałem raz na miesiąc, chyba tylko, bo nie było na benzynę. I powiem Państwu, że. Miałem taką dziewczyną i po prostu się umówiliśmy, a ja powiedziałem, słuchaj, przepraszam cię, ale no, na razie spłacam tam kasę, może jakiś będzie awans czy coś. Gówno prawda, tam się eksploatowało ludzi, jak już, zresztą była straszna rotacja, niewielu ludzi wytrzymywało, to była bardzo ciężka praca, bardzo ciężka praca na słuchawkach. Yy, z wrzeszczącymi ludźmi wściekłymi i tak dalej. No, i wiecie, no 1200 zł, tak, i było coś takiego, że kiedy gdzieś tam pojechaliśmy na rowery na jakąś wycieczkę, ja wtedy jeszcze w miarę zdrowy byłem i tam ze znajomymi sobie czy kiedyś jeździliśmy. I wyobraźcie sobie, że czy ja jej to na stacji kupiłem jakiś napój, batony za 20 zł, i to dla mnie naprawdę to był jedne z moich ostatnich pieniędzy. Ona jakoś tak się uśmiechnęła, tak. Ja to jakoś tak nieśmiało i powiedziałem: Wiecie, no, no strasznie się do tej pory głupio czuję. Tak? że, bo teraz to bym nawet nie zwrócił uwagi na te 20 zł, ale wtedy to był dla mnie naprawdę poważny pieniądz i myślałem, że możemy się poważnie jakoś traktować. No, poważniej powiedziałem tak, że no po prostu mam mało kasy, czy możemy po prostu każdy płacić za swoje przez jakiś czas. No powiedział Jasne, Marek, rozumiem. No, myślałem, że się jakoś dogadaliśmy, ale no zaczęły się typowe akcje. I tak spytałem, czy ona by to zwróciła. No, doszło do jakiejś awantury, tak? Że jestem to, totalnie żałosnym gościem. I powiem Państwu, że też się czułem totalnie żałośnie, tak? Bo ja nigdy skąpy nie byłem, tak? Ja nigdy bym nie skąpił dziewczynie takich rzeczy. Tylko chodzi o to, że ja po prostu przez wiele lat swojego życia byłem po prostu bardzo biedny. I naprawdę dla mnie jakieś takie rzeczy, jakaś kawa w sieciówce ciacho, jakiś posiłek, to dla mnie to było naprawdę, no musiałem sobie odmówić naprawdę wielu rzeczy, a chodziłem w dziadowskim ubraniach, no nie było mnie na nic stać. I teraz w, dla mnie w tej sytuacji przy moich zarobkach, to mnie po prostu, ja tego bym nie zauważył takiego obiadu lepszego nawet, ale no ale wtedy dla mnie to był po prostu no wielki cios. Ale tu nie chodziło nawet o te 20 złotych wtedy, bo ja nigdy nie byłem skąpym człowiekiem, tylko chodziło o to, a na pewno bym swojej ukochanej nie żałował, tylko chodziło o to, że my żeśmy mieli ze sobą mowę i to mnie zabolało, dlatego ja ciągnąłem ten temat no i nastąpiło rozstanie, bo ja po prostu no nie mogę być z kimś, kto, no wiecie, no, no jest pewne słowo, ja wiem, że z kobietami słowo to się nie liczy, ale, ale wiecie, ja bardzo sobie cenię słowo. Jeśli ona powiedziała, że poczeka jakiś czas, aż pospłacam swoje jakieś tam długi, to nie były długi u kogoś, tylko długi u rodziców i wcale nie musiałem ich spłacać, ale się honorowo zaciąłem i powiedziałem, że będę im płacił tak jak teraz rodzicom też opłacam mieszkanie tam jakieś inne rzeczy ja podejrzewam, że rodzice to odkładają żeby, tfu, niech żyją jak najdłużej żeby po śmierci żebym ja miał te pieniądze ale to nawet jeśli tak robią to rodzice wiedzą, że te pieniądze są że w każdej chwili mogą że w każdej chwili mogą te pieniądze sobie wypłacić, jak coś by było trzeba albo coś by ze zdrowiem byłoby, to te pieniądze są już ja grosza z tego nie wezmę jeśli tak jest, a pewnie tak jest Także zadbałem, żeby rodzice mieli na starość jakieś spokojniejsze życie takie finansowo, żeby się nie musieli martwić, tak. I samochodzik załatwiłem, i wszystko załatwiłem, i żeby było, jak już zacząłem zarabiać lepiej jako pisarz. Dlatego powiem Państwu, że wersja oficjalna przez hejterów, złodziej męska kurwa, która, męska kurwa, tak, na utrzymaniu sponsorki, tak, od której zresztą dużo więcej zarabiam. No ale dobra, no niech będzie, że jestem na utrzymaniu. Ona by nawet nie zarobiła na te na moje wydatki. Z całym szacunkiem, bo to nie zarobiłaby dlatego, bo jest na emeryturze i dlatego, że nie brała opowek, bo jest uczciwym, szanowanym. Dlatego jest bardzo szanowana, bo nigdy nie brała opowek od nikogo. Jak leczy komuś zęby, czy komuś robiła jako chirurg rzeczy, to zawsze było to zrobione ekstra. Nigdy nikt nie był wyrzucony, jest surowym lekarzem, ale jest dobrym lekarzem, bardzo dobrym, jeśli chodzi o zęby to właśnie tak się mało zarabia, bo jak ona zrobi zęby, to nikt nie wraca przez lata, bo ona robi dobrze. Zrobiła mi lata, lata temu zęby w Warszawie, no stop chodziłem, zęby mi specjalnie popsuła, żeby... No tak się robi w wielu miastach, żeby zęby popsuć, żeby był hajs. Jak moja przyjaciółka robi komuś zęby, to ludzie często nie wracają, bo wracają, wysyłają znajomych. Dużo ludzi przyjeżdża za granicę, tak, no często jest tak, że mnie woła, tak, ja już powiem Państwu, że też to dla mnie jest takie, siedzę często, na przykład zdarzy się, że w gaciach chodzę tu u siebie czy coś i dzwoni do mnie, żebym wszedł do gabinetu, bo ktoś chce przyjść, tak, poznać, tak, jakiś autograf czy coś, no, chce mnie zobaczyć, tak, czy, czy pisarza, czy kogoś, tak, no, czy, czy tam mówcę, żeby poznać, uścisnąć rękę, tak, no, ludzie często chcą, tak, i nawet kobiety, i o, o dziwo starsze, tak, także mam grono jakichś takich starszych, pań, pozdrawiam serdecznie, jakby słuchały, także tutaj, jeszcze w tym mieście, także... I to są zawsze kobiety, które coś osiągnęły, tak, bo jak jest kobieta, która ma jakieś kompleksy, tak, no, yy, czeka na jakieś pieniądze, żeby chłop kojfnął, tak, to jest coś strasznego, no to ona jak czyta te rzeczy, które ja piszę, to jest po prostu wściekła, nienawidzi mnie, ale jak już jest jakaś kobieta, która coś w życiu osiągnęła, yy, najczęściej uczciwą pracą, no to one się z tego śmieją, mówią, no tak, no to wszystko, co piszesz, to jest prawda i tak to właśnie jest, więc no często tak, Właśnie, no, ludzie chcą mnie poznać, dlatego wziąłem dla tych moich, na, na takich pań, które no, najbardziej mnie lubią. No, to książeczki w prezencie, zawsze jakiś prezent z autografem, z dedykacją, jakieś tam proszą różne, więc zawsze dam. Więc to też jest dla mnie takie, no, no człowiek, za przeproszenie sobie siedzi, bąki puszcza tutaj, no, że ktoś chce znowu zobaczyć. Chyba będę już odmawiał temu, bo to jest dla mnie mega stresujące. No ale właśnie ona tak robi uczciwie, tak? Jak robi plombę, to to się trzyma, jak robi kanałówki, to robi porządnie te kanałówki, jak wstawia zęby, bo głównie robi wstawia zęby po pobiciach i tak dalej, to, to, to po prostu jest to zrobione perfekt, tak? Także, szanowni państwo, wracając do tematu, jest to bardzo trudna sprawa, sam się zetknąłem z, tymi, z tym płaceniem za dziewczyny. I po prostu czułem. Ja powiem Państwu, że nawet jak sobie przypominam tę akcję, to Wy tego nie widzicie. A ja się robię czerwony, naprawdę. Bo ja się poczułem naprawdę jak szmata wtedy, tak? Że dziewczynie 20 zł. Ale ona wiedziała, że ja tych pieniędzy nie mam. Omówiliśmy się, była umowa. Jednak ta kobieca natura tak się uśmiechnęła, tak? Ja mówię, to tam. Nie wiem, zwrócić mi czy coś. Tak, 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 tak. O, było coś takiego. Te, tego nie darowałem. Tego i nie darowałem, bo. Wiecie, jak ktoś daje słowo, to co, potem będziemy w związku i, i co? Będziemy się omawiali, a ona będzie mi prosto w oczy kłamała? Dlatego nie ma litości, szanowni państwo. No i co ja radzę w tej sytuacji? Moja rada może wydać się bardzo ciężka dla wielu ludzi, którzy jednak tę dziewczynę kochają, chcą z nią być. Ale moja rada jest taka, żeby postawić to na ostrzu noża, i jeśli się nie uda, jeśli nie będzie zrozumienia, po prostu zerwać znajomość. Dlaczego? Dlatego, że ja wychodzę z takiego założenia, że podstawy domu, podstawy biznesu, podstawy wszystkiego muszą, są najważniejsze. Podstawa jest najważniejsza. Moją podstawą jest to, że Państwo mnie znają od kilkunastu lat. Wiecie, że nikogo nie oszukałem. Wiecie, że moje rady się sprawdzają. Wiecie, że można, słuchając mnie sobie wiele w życiu, uratować w tych kwestiach, w których się znam. E, dlatego to jest właśnie podstawa. Ja zbudowałem swój biznes, można by powiedzieć, rodzinny na tym, że ludzie przych przychodzą, odchodzą, wracają, ludzie mnie czasem nienawidzili, potem wracają, że jednak to się spełnia, że jednak byłem uczciwym człowiekiem, to jest podstawa ja to nie jest reklama, że ja o tym mówię. Ludzie naprawdę w tych czasach, kiedy ludzie, nawet znajomi, kumple, potrafią się dla paru złotych skurwić i po prostu się zdradzić. To ja nie zamierzam utrzymywać tego w tajemnicy. Ktoś powie, że ja się tym przechwalam, że ktoś przychodzi po autograf. No, jak ma nie przychodzić, jak moje książki się sprzedają? No, ludzie chcą poznać pisarza w moim mieście, no tak to jest. Ja jestem z tego dumny. Nikogo nie oszukałem, ludziom dobre rady dawałem i ludzie wiedzą, to jest podstawa. Kilkanaście lat mnie znają, dlatego wielu ludzi nie wierzy w te hejterskie brednie, że jestem pedofilem, że tam chciałem zabić jakąś dziewczynę, której na oczy nie widziałem nigdy w życiu. No po prostu kłamstwa, 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 żeby znaleźć kogoś, kto mi zrobi krzywdę. I to jest właśnie podstawa. Ja uważam, że podstawa czegokolwiek, jakiejkolwiek relacji jest najważniejsza. Ktoś z Was może powiedzieć: Może moje żarty są prostackie, może są głupie, często są. Może tu się nie podoba, że jakieś moje poglądy ekonomiczne, może poglądy polityczne komuś się nie podobają. Ale jak ktoś ma w miarę dobrą samocenę jest normalnym człowiekiem inteligentnym, to wie, że w sprawach damsko-męskich troszkę wiem. Wie, że jestem uczciwy, wie, że nikogo nie naciąłem, nie, nie oszukałem. Nawet jeden z moich hejterów, który potem przepraszał, przyznał na portalu Wykop, gdzie tam oni byli, prowadzone jest śledztwo wobec osoby Kanister, która poradzi teraz bloga. Śledztwo karne przez panią prokurator, które yy, yy, prokuratura zobaczyła po prostu przestępstwo w tych pisach i te przestępstwo jest kontynuowane na stronie Kanister WordPress bo to jest ta sama osoba. I nawet hejter zauważył, że ja kiedyś zwróciłem mu pieniądze, bo nie potrzebowałem ich, zacząłem zarabiać. Teraz już bym takiej głupoty nie zrobił, bo teraz każda, każdy grosz się liczy na te wszystkie moje projekty, tych stron, te, tych forów, tych, tych stron, tego jest masa. To po prostu kosztuje. Dlatego ludzie wiedzą, że jestem uczciwy. To jest podstawa. I możecie mnie za to nie lubić, za to nie lubić, ale jednak no tego Marka można przygryźć wargę, że on tam ma poglądy ekonomiczne, które wam się nie zgadzają, czy polityczne, ale jednak jest to gościu, z którym warto się trzymać przyjaźniej, bo ten gościu was nie wyrucha, nie oszuka. Ja was nie zdradzę, ja nie pójdę gdzieś w, na was gadać. Jak będziemy się razem trzymali, ja nie pójdę do kogoś nawet w tajemnicy, tak zwanej w cudzysłowie, napierdalać na was, że wytoczy coś. Wszyscy wiedzą, że ja nigdy nie zdradzam żadnych tajemnic, wszyscy wiedzą, że jak mi się coś powie, to to zostaje. I wszyscy wiecie, że warto z takim po prostu kolegą nawet wirtualnie po prostu trzymać sztamę, bo ja was nigdy nie zdradzę. A że mam wadę? Każdy ma wadę, wy też macie wadę. I to jest podstawa mojego biznesu. Ja, z tego, ja na tym biznesie sprzedaję książki, sprzedaję nagrania, dostaję darowizny, bo ludzie wiedzą, że mają tutaj osobę, której można zaufać, można się otworzyć, która nie oszuka, która nie zdradzi. To jest podstawa. Na tej podstawie ja buduję więzi z wami, słuchaczami, moimi czytelnikami, moimi radiosłuchaczami. To jest ta podstawa. Możemy się nie lubić, ale wiemy, że ta podstawa jest między nami wierność. Nikt z nas się nie zdradzi. Możesz być korwinistą, nawet możesz na ludzi z honoru, z PSL-u, jakie <grym>, to jest zabawne, głosować, ale jak przyjdzie co do czego, będziesz miał problem, przyjdziesz na forum, to my się rzucimy z chłopakami, ja się rzucę pierwszy z radami, żeby ci pomagać, bo masz tu przyjaciół. Masz tu osoby, które cię nie wyruchają, tak jak zobaczcie na, na tych forach, te małolaty, te lewoskrętne to wszystko, jakie to jest po prostu ohydne wszystko. Jakie to jest oparte, tam nie ma przyjaźni, tam nie ma jakichś głębszych więzi. Ja żyję i zarabiam pieniądze, nawet jeśli Państwo powiedzą, że ja tylko udaję, ale ja na tym udawaniu zbudowałem swój biznes i od 15 lat go utrzymuję ten biznes i od 15 lat wiecie, że nikogo nie zdradziłem, nie sprzedałem tak dalej, i tak dalej, tak dalej, etc. i tak dalej, itd. itd., itd., itd. I właśnie dlatego dostaję od Was pieniądze, dlatego od Was dostaję prezenty, dlatego kupujecie moje książki, dlatego chcecie mieć moje książki z autografem. I tak to funkcjonuje. Bo w tych czasach jest deficyt przyjaźni, deficyt lojalności. I ludzie się do mnie przyklejają, bo wiedzą przez te 15 lat, że ze mną warto, że ja kogoś nie zostawię w potrzebie, nie wbiję komuś noża w plecy, czy ktoś będzie biedny, nie będę się z niego naśmiewał. Jak ktoś będzie bogaty, to będę mu błogosławił, żeby był jeszcze bogatszy, bo ja wiem, że mi z tego skapnie. Ja znam dość bogatych ludzi, na pewno ponad, ponad z majątkiem ponad miliony złotych i ci ludzie na przykład są najbardziej skąpi. To właśnie ten wdowi grosz najwięcej dostaje od mało zamożnych ludzi, ale od bogatych ludzi dostaje więcej niż pieniądze. Dostaje dobre rady, prawne, skarbowe, ekonomiczne. To jest prosta rzecz. Chciałem zainwestować parę złotych w bitcoina. I przyszedł do mnie gościu, znaczy zadzwoniłem, no przyszedł tak w sensie porady i mi wytłumaczył po prostu w dosadnych słowach, żebym się oddalił od tego biznesu, bo, bo mi ruchają po prostu w tym biznesie i to, to już jest dużo warte. Nie nadaje się do tego, yy, tam są lepsi gracze i tyle i zrezygnowałem. Zresztą i tak wszystkie pieniądze przeputałem na tą kartę graficzną. Dzisiaj przyszedł monitor, zamiast zaraz, zaraz zrobię recenzję. Więc podstawa Słowo, wierność, lojalność. Jeden raz nadwyrężyłem słowo. To było wtedy, kiedy powiedziałem, że nie kupuję nic Sony ze względu na sztura. Wytrzymałem 2 czy 3 lata. Jeden, jeden z Państwa Michał się ulitował, kupił mi kamerę sony. Czy było to pełne skłamanie? Nie, nie było. To było obejście. Ja wiem, że to było cwaniactwo. Ale szanowni państwo, czy kogoś zdradziłem, oszukałem? Wszystko było, Wam mówiłem, zwierzałem się. Wszyscy jakby w komentarzach mówiliście: Niech ktoś ci kupi, jak chce tą, tą kamerę. Przyszedł Michał, mi tę kamerę kupił. <laughs> Za co oczywiście serdecznie dziękuję. Jakieś mam szczęście do Michałów, jeśli chodzi o te kwestie. No to to jeden raz tylko obeszłem jakby tę rzeczy. Fakt, obeszłem tę moją, jakby. Słowo zresztą nie wiem, może już z nimi nie współpracuję, może wcale tak nie było, ale sami Państwo wiedzą, że to. Z przymrużeniem moka Zresztą tę kamerę nagrywałem w samochodzie, bo kamera zjawiła mnie, a to nie nagrała, a to obraz był w złym formacie. Po prostu nie mieliby Państwo nagrania, Ja nie nagrywam tą kamerą nic dla siebie. Ja nagrywam tylko materiały dla Państwa, więc to nie jest to, że ja sobie kupiłem coś dla siebie, tylko kupiłem coś, żeby Państwo mieli, czyli można mi to wybaczyć. Można. Kupiłem niemieckie, austriackie słuchawki Sanhezera, zamieniłem na audiotechnika, które są wyraźnie gorsze. Tak więc tylko jedną wtopę miałem z tym Sony, no ale to chyba Państwo się uśmiechacie na myśl o tym, bo to jest po prostu śmieszne. Także, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że budowanie związku z kobietą, kobietą, z którą będziesz dzielił swoje klęski, swoje triumfy, z kobietą, której chcesz zaufać, oczywiście kobiecie nigdy nie można zaufać do końca, to jest żelazna zasada i mówić, zwłaszcza ile zarabiasz, gdzie trzymasz pieniądze, ci, którzy to powiedzieli w sądzie przepadli, Poza tym jakoś dziwnie jest tak, że jak mężczyzna nie ujawnia wielu rzeczy, to jest tajemniczy i podniecający dla kobiety. Jak wszystko ujawnisz, to się już trochę kapciowy stajesz. Tak zawsze jest. Tajemniczy ludzie zawsze byli w cenie. E, dlatego ja nigdy Państwu nie powiem, jaką mam długość penisa, <laughs> bo jestem tajemniczy. <laughs> I dlatego ja uważam, że jeśli jesteś dziewczyną, z którą było jakby powiedziane, że nie płacimy, płacimy porówno. I ona właśnie w ten sposób, że oto jesteście w restauracji, przychodzi kelner do płacenia, ona idzie przypudrować nosek i takie różne głupie akcje, czy w markecie, misiu, czy mógłbyś mi pożyczyć, potem nie zwraca tej kasy. Tam było, pamiętam, na forum jakaś rozmowa, że pojechali na wycieczkę i zasponsorował to gościu, i potem znowu ona liczy, że każde wycieczki będą przez niego sponsorowane, umawiali się inaczej. Ja Państwu proponuję coś, co może się Państwu nie spodobać proponuję postawienie sprawy na ostrzu noża pożyczyłaś pieniądze zwróć. jeśli nie się rozstajemy dlaczego dlatego że jeśli te podstawy są już z takim te jabłko ma robaka ja państwu powiem możecie mieć duże duży jakby gar e, z kompotem ale jeśli nawet tam małą kupę wrzucicie to już nikt nie wypije tego normalny mała kupa mała harcha nawet mała ślina kogoś spowoduje że cały olbrzymi wielki gar z kompotem jest do wylania ja uważam że to niepłacenie, kiedy się omawialiście inaczej, to jest taki mały robaczek, który będzie drążył ten owoc waszego związku jabłko, owoc zakazany. Jeśli na takich podstawach budujecie jakąś wzajemną ufność i relację z kobietą, że wy się na coś umawiacie, ona ma to w chuju, delikatnie mówiąc, i tak was naciąga na pieniądze, to ja uważam, że na takiej podstawie nie możecie budować umowy prawnej zwanej ślubem dzieci, bo po prostu ta kobieta później was oszukała w małej rzeczy, oszuka w dużej. No tak to jest. Jeśli przez parę lat kobieta płaci za siebie i robicie tak, jak się umawialiście, chyba że ona wprost poprosi, Marek, słuchaj, umawialiśmy się, że będziesz płacił, ale Marek, ja bym po prostu chciała się poczuć kobietą, jakbyś czasem jakiegoś kwiatka, coś jakiś prezent zrobił, byłabym przeszczęśliwa. Wtedy ja wiecie, co bym zrobił? Kupiłbym jej jakieś małe drobiazgi. Jeśli bym za to miał super traktowanie, jeśli by się to opłacało to tak. Ale jeśli to by było tak, że ja płacę za to rebkę 500 zł i za to ona się uśmiechnie, to sorry, winę to ale nie. Równość to jest równość. Dlatego ja bym postawił sprawę na ostrzu noża i właśnie dlatego państwu mówiłem o tej podstawie, o swoim biznesie, o tym wszystkim dlaczego? Żeby państwo wiedzieli, że jak jest dobra podstawa, to i potem z ludźmi jest fajnie. Ja mam wielu ludzi, którzy mnie po prostu lubią i mi ufają. Ja mam ludzi, którzy mi wszystko powiedzą, nie powiedzą tego księdzu, co powiedzą mi. Przychodzą do mnie mężczyźni, którzy mówią mi, że mieli na przykład stosunki homoseksualne albo że mieli jakieś różne doświadczenia. Wiecie dlaczego? Bo ja nigdy tego nie wyśmieję. Tak jak kiedyś do mnie napisał, że no strasznie się czuje, bo się przespał z facetem. ja mówię: No i co z tego? A on mówi: To jak to, jak ty piszesz? My normalnie, no. Pytam się, po prostu chcę zrobić wywiad, audyt, podobało się czy masz skłonności, No nie podobało się, no to super, sprawdziłeś, że ci nie pasuje. Sprawdziłeś, że ci nie pasuje, chodziło ci te myśli po głowie, wiesz, że to już nie to, i tyle. No chłopie, no stało się dobrze, no co się źle stało. A tak byś całe życie myślał, czy to pasuje, czy nie. A ludzie są zdziwieni, że ja nie potępiam, czy coś. Ja nie potępiam, bo moją rolą jest wysłuchać i człowieka wspomóc. Rolą hejtera jest człowieka pognębić, zabrać mu radość życia, wiarę w siebie, zniszczyć człowieka wewnętrznie. Moją rolą. Jest człowieka wzmocnić wewnętrznie, zamienić jego poczucie winy na normalne życie, sprawić, żeby on dostał napęd i żeby sobie zaczął radzić w życiu. Dlaczego? Bo ja z tego żyję. To jest mój chleb. Ja za to sobie kupuję komputer, ja za to sobie kupuję ciuchy. Ja za to żyję. Za to mogę sobie do Biedronki kupić kolejną pięćdziesiątą z rzędu latarkę fajną i tyle. To jest mój chleb. To jest moja rola. I szczerze mówiąc, ja to po prostu lubię. Mnie to zawsze kręciło pomaganie. I tyle. To jest mój chleb, ja z tego żyję, to jest moja praca. Dlatego Państwu to mówiłem, żebyście widzieli, jak bardzo taka podstawa, podstawa związku, biznesu, to jest wszystko to samo, jak ona wpływa dalej. Dalej jest tylko lepiej, jeśli podstawa jest obarta na ufności, zaufaniu, na honorowaniu słowa, honorowaniu przyrzeczeń, to potem jest fajnie. Jeśli kobieta nie honoruje takich bardzo ważnych rzeczy jakimi są pieniądze, bo pieniądze to jest wszystko. Kobiety mówią, że miłość jest ważniejsza. No to straść pieniądze, to zobaczymy, jak długo ta miłość będzie trwała. Szybciutko zobaczysz, jaka będzie ewakuacja. A zobacz, jak będziesz miał pieniądze, ile kobiet ci wyzna miłość. Tak więc, szanowni państwo, zdecydowanie postawić sprawę na ostrzu noża. Zresztą ja już bym chyba nie zaufał takiej dziewczynie, jeśli taki numer by zrobiła. Jeśli masz szacunek do siebie, jeśli chcesz poczekać, a nie brać byle co, bo o dziewczyna, bo o cipa, ona ma cipę, to teraz ja już zrobię wszystko. Jak się tak skurwisz, że ja biorę tę dziewczynę, która mnie oszukała, bo nie mam inną, to ona to wyczuje. Wyczuje twoją desperację, wyczuje to, że ty jesteś taki, że no tylko ona, tak? No to wtedy, jak ktoś wie, że jest jedynym dostarczycielem y, cipkowych rozkoszy i nie tylko, to będzie cię smaciła, nie będzie ci te cipki dawała, będzie ci gnoiła. Bo pamiętaj, że w życiu, jak ktoś jest uzależniony od kogoś i nie dywersyfikuje, to po prostu jest szmacony. Tak zawsze było, jest i będzie. Nie przeskoczysz tych praw życia. Chociażby ci mówiła kobieta największa, androne o duchowości, o tym pamiętaj, nie przeskoczysz natury ludzkiej. No, nie przeskoczysz. Także tak, szanowni państwo, to wygląda. Postawić sprawę na ostrzu noża. O, właśnie przyszedł mi do głowy artykuł. Chcesz miłości. Chcesz miłości, pokoju, miłości, w nawiasie miłości, szykuj się na wolne. Dobra, Szanowni Państwo, to by było tyle. Zapraszam Państwa na kanał mój z grami Marek Gra w Grę, zapraszam Państwa na Samiec Web. I proszę, żeby na tym kanale z grami były suby i lajki, bo to fajnie rozwija kanał. I chciałbym go rozwinąć. Hejterzy powiedzieli, że już na pewno on upadnie, tak to już jest 100%. No zobaczymy. Dziękuję szanowni państwo, że byliście ze mną. Życzę państwu miłego tygodnia sukcesów i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam państwa serdecznie. Z panem dobrym Bogiem, jeśli istnieje. Chłop dom, Bóg w domu, w Pozdrawiam serdecznie. Cześć.